Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od Międzynarodowej Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Koncert inauguracyjny miał miejsce w środę w czeskim Cieszynie, ale spokojnie, jeszcze będzie można wziąć udział w tym wydarzeniu, ponieważ impreza potrwa do piątku 12 października. Koncerty będą miały miejsce po czeskiej i polskiej stronie. Koncert finałowy, jak już wspomniałam, zaplanowano na 12 października. Odbędzie się w kościele pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny o godzinie 19. Najbliższe dni w Cieszynie upłyną pod znakiem Festiwalu Chrześcijańskiego, na który bardzo serdecznie zaprasza Adam Cieślar z Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. Już po raz trzeci zapraszamy do Cieszyna na Dni Kultury Chrześcijańskiej, imprezę reaktywowaną po wielu latach. W tym roku w nieco innej formule, nie w plenerze, we wnętrzach kościołów, w Domu Narodowym. Zapraszamy na spotkania, prelekcje, wystawy i znakomite koncerty. Wystąpi Mietek Szcześniak, Muniek Staszczyk, a także spore grono wykonawców muzyki klasycznej. Zapraszamy. Przenosimy się teraz do Skoczowa. Dziś 4 października w Teatrze Elektrycznym będzie miało miejsce uroczyste otwarcie Roku Kulturalnego w stylu retro. W programie pamiętne wpisy do kroniki, afisze m.in. z lat 70. i 80., filmowe i fotograficzne wspomnienie minionego sezonu, szczypta planów na przyszłość, a na zakończenie koncert zespołu Jazz Dinos, start godzina 18, wstęp wolny. Jeżeli ktoś woli trochę inne klimaty, to ciekawą propozycję na najbliższy weekend ma Wisła. Koncerty pod hasłem Od Tyrolu po Beskidy to właśnie ich propozycja. Wydarzenie to będzie miało miejsce na placu Hofa. Organizatorzy zapewniają ogrzewany namiot. W sobotę start godzina 16, zaś w niedzielę 15. Impreza jest biletowana. Koncertowo w sobotę będzie również w hotelu Liburnia w Cieszynie o godzinie 16.30 zagra zespół Jestem, wstęp 15 zł. Muzycznie i to z Michałem Bajorem na czele będzie w sobotę w Cieszynie. W tamtejszym teatrze odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.00, bilety do nabycia w kasie teatru bądź przez internet. To nie jedyna impreza charytatywna. W sobotę 6 października będzie można pomóc finansowo Natanielkowi, który walczy z ciężką chorobą. Piknik rozpocznie się o godzinie 13 na terenie świetlicy środowiskowej na Bładnicach. W programie występy artystyczne, pokaz ognia, zumby. Nie zabraknie także atrakcji dodatkowych, takich jak dmuchańce, bańki mydlane, słodkie stoiska i wiele innych. Na koniec mamy dla Was sportową propozycję. Już w najbliższą niedzielę na torze motocrossowym w Cieszynie odbędzie się impreza pod hasłem Motocross ponad granicami. Zawody rozpoczną się w samo południe, a zaprasza Cieszyński Klub Motorowy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.